это анимация про гостеприимство, которое и у грузинов, и поляков очень совпадаются, очень одно и то же. Потому что гость – это самое главное. И как будто об этом все знают. И дети, и старшие поколения – все об этом чувствуется это. И мы хотим, вот вместе помогли и работали, это будет грузинское и польское застолье. Такая большая стол, где все, всех принимают. Вот такая анимация. Trwają właśnie prace nad filmem animowanym i tematem przewodnim jest gościnność. Ten temat związany jest z przyjazdem gości, którzy przyjeżdżają odwiedzić dzieci, które tak naprawdę były jeszcze niedawno u nich. Spotkaliśmy się przy wielkim stole na początku z poczęstunkiem, gdzie młodzież poczęstowała swoich gości przyniesionymi z domu potrawami. No i stąd też wywiązał się właśnie pomysł, żeby ten stół i to spotkanie przenieść już w taką plastykę, w taką opowieść bardzo prostą, symboliczną, gdzie nie dzieje się dużo, po prostu dzieje się to, że pojawiają się w miasteczku goście, wielki stół, który tak naprawdę rozpościera się poprzez wszystkie domki, do której dosiadają się goście i w tych laleczkach, które są przygotowane, w tych postaciach. Widoczne są różnice też kulturowe, zarówno bardziej właśnie słowiańska uroda i gruzińska uroda, ale też potrawy, które pojawiają się na stole, określają tak naprawdę i nasze preferencje, bądź tradycje kulinarne, ale też gruzińskie tradycje kulinarne, więc to spotkanie pomiędzy młodzieżą z Gruzji i młodzieżą z Sejm jest też taką wymianą pewnej specyfiki funkcjonowania i specyfiki też takiej najprostszego po prostu życia związanego ze spotkaniami.